Z tej strony poszukiwać rzeczy historycznych. Dzisiaj jestem w okolicach Grudziądza i natrafiłem na oto takie dwa budynki. Jeszcze jest trzeci, który widzi, będzie później, jeśli się uda wejść. I prawdopodobnie te budynki to są po jednostce wojskowej, która tu się kiedyś znajdowała. I dzisiaj będzie urbex z tego, więc zapraszam do oglądania. Tylko też takie małe info, nic nie wiem na ich temat, więc w sumie będzie taki urbex i no tyle. To lecimy. A więc wchodzimy do pierwszego budynku, który jest otwarty i można do niego wejść. I tak się oto prezentuje. Ciekawe, ciekawe, nie powiem, że nie. Jeszcze mnie tu nie było, więc bardzo ciekawie. Fajnie jest zwiedzać, odkrywać nowe miejsca. Ale nie, o, latarka nie chce mi działać. Odmawia posłuszeństwa. Widać, że tu dach się niestety zapada. I jest to, co jest, co możecie zauważyć. Ale lecimy dalej. I w sumie tak jest przy kolejnych pomieszczeniach, że niestety ten dach się zapada. Sorka za jakość, ale telefon odmawia posłuszeństwa. Dobra. A więc tak to wygląda. Niestety się zapada. I tak jak mówiłem, to prawdopodobnie należało do wojska. I mi się wydaje, że wojsko sprzedało teren wraz z budynkami. Bo tam z tego co widzicie budują się bloki. Więc prawdopodobnie za kilka miesięcy, tak podejrzewam, tych budynków już tutaj nie będzie, bo po prostu zostaną wyburzone, zniszczone i ich nie będzie. Więc w sumie przechodzimy dalej. Taki powiem trochę klimacik jak z horroru. Tak ciemno tutaj. Tylko żebym jakiegoś trupa nie znalazł. Ale samo miejsce w sobie jest ciekawe, ciekawe. No tu w sumie widać styropian, czyli no ktoś ma magazyn prawdopodobnie. Jeszcze raz przepraszam za jakość, ale to jest wypad na spontanie i nie wziąłem też GoPro, więc nie ten, bo w sumie mam GoPro, ale bardziej staram się telefonem nagrywać, bo jest podręczny i się udaje wejść. I tu kolejne pomieszczenie. Na górę raczej nie będziemy wchodzić, ale no z tego co widzicie, tutaj się budują bloki. O, i tam jest tamten budynek, o którym wam mówiłem. I też z tego co widzę, prawdopodobnie jest opuszczony, więc to może będzie na osobny odcinek. Ale jak na razie lecimy tutaj i sprawdzamy, co tutaj dalej jest. Niestety latarka mi odmawia posłuszeństwa. I w sumie, no, tak jak widzicie, jak to wygląda. Zrujnowane, opustoszałe. O, tu stalowa kolumna. Jedna. Więc tak to w sumie wygląda, się prezentuje. Więc chyba idziemy teraz na górę. Więc jesteśmy teraz tutaj. Idziemy, wkraczamy na górę po tych schodkach, które są troszkę, a nawet powiem, mocno niepewne. I mam nadzieję, że nikogo nie spotkam tutaj. Bo widzę już pewne relikty po młodzieży. Halo? Tu na pewno nie będziemy szli. Halo, jest ktoś? Halo? No. No, jak widać, tu. No się młodzież spotyka i widać, wiadro jest walone. Lepiej chodźmy stąd. Tam dalej magazyn opakowań. Ciekawie. Zobaczmy, co się może tu znajdywać. Chociaż raczej już nic. Z tego co widzę też, no, pusty, pusty budynek po prostu. Puste pomieszczenie. Ale tam dalej nie będę szedł, bo z tego co widzieliście, są deski pozarywane. I no, nie chcę ryzykować życia, bo życie jest ważne. Pamiętajcie, pijcie dużo wody. I co? I w sumie przechodzimy do drugiego budynku.
ale z tego, co mogę też wnioskować, te budynki mogły być budynkami magazynowymi, więc ciekawie. Dzisiaj przebijam się do kolejnego budynku, który się znajduje za tymi krzakami i w sumie tu widzę wejście, ale jest bardzo mocno zarośnięte i mam po głowę samą rośliny. Trzeba uważać, żeby się... Japie! Albo tu nie ma wejścia, tylko to jest okno. Czekaj, dajcie mi chwilę. A więc tak jak mówiłem, tu jest okno. I spróbujemy tędy się wbić. Też dajcie mi chwilę. Po chwili znajdujemy się w budynku, w którym tam było w sumie wejście. Ale z tego co widzę, to jest piwnica. I tak to się prezentuje. Tu chyba albo na pewno bezdomni sobie pomieszkują. Szkoda, że niestety takie budynki, no cóż, co powiedzieć, są no niezadbywane, oddane po prostu jakby, no nie mam słów, niestety nie mogę się wypowiedzieć, ale budynki same w sobie ciekawe. Tu można, sami zobaczcie, ładne płytki się zachowały, więc trzcos i ciekawie. A teraz się postaram do tamtego budynku wbić. Tylko najpierw trochę zdjęć porobię. Kochani, z 40% baterii zrobiło mi się nagle 19. Więc tamten budynek, jeśli da się wejść, a tu zaraz sprawdzę, będzie na osobny film, osobny odcinek. Ale teraz, jeśli Wam się film spodobał, standardowo kciuk w górę, subik tam na dole. I w następnym materiale, jeśli tam się da wejść, to tam Was zabiorę. Jeśli się nie da, no to przykro mi, ale się postaram z całych sił dla Was, bo Was bardzo lubię. Z tego co widzę, rower stoi, to też dobrze. Dobra, a więc ja się rozłączam. Taki krótki materiał. I co, widzimy się w przyszłych materiałach. To cześć, strzała. Ogółem to jeszcze takie małe dopowiedzenie. Niestety nie mam zdjęcia tamtego budynku. Macie zdjęcia tutaj tych budynków. Do tamtego budynku nie da się wejść. Jest to bardzo ładny budynek. Z tego co się dowiedziałem, jest to na terenie prywatnym i ma prywatnego właściciela, więc na szczęście kawałek historii się jeszcze zachował. I są kamery, więc się nie da wejść, ale jest bardzo ładny budynek. I na moim Instagramie podłoga, wojskowy podłoga, na pewno się pojawi w najbliższym czasie jego zdjęcie. I to też.